Siemanko. Jako, że ostatnio mamy okres wakacyjny na YouTubie, na TikToku, na wszystkich social mediach, tak też z okazji ostatniego odcinka, który kręciliśmy u Auto Lewicki u Andrzeja we Wrocławiu, mieliśmy taką chwilę na refleksję, dyskusję na temat tego, co ostatnio odpierdziela się na social mediach w zakładce motoryzacja. Wszystkie dramy ostatnimi czasy, kłótnie, najeżdżanie jednego mechanika na TikToku na drugiego, to taki temat i chleb powszedni, który ostatnio możemy zauważyć na wszystkich płaszczyznach social marketingowych i social mediowych, jakie dookoła nas są. Dlatego też z Andrzejem usiedliśmy i taka chwila refleksji, trzy różne tematy, czyli jednym z nich będzie hejt, drugim z nich będzie kwestia ambasadorstwa, jeśli chodzi o firmę Pułkanek i dodatków do silników, i trzecia luźna gadka na temat tego, jak warsztaty chociażby na Dolnym Śląsku funkcjonują. A więc jeżeli temat motoryzacji jest Ci bliski, znany i jest przez Ciebie śledzony, to usiądź sobie wygodnie, a przed Tobą moja dyskusja razem z Andrzejem na różne tematy dookoła motoryzacji. Zapraszam Cię. Dobra, ogólnie, że mamy tutaj taką chwilę na przemyślenia ze względu na to, że kończymy już montaż zaworu EGR w audiczce, to chcieliśmy poruszyć taki temacik znany i na TikToku, i na social mediach w tak niszy motoryzacyjnej, a propos tych hejtów jednego mechanika na drugiego, nie? Co o tym sądzisz, bo jest to zauważalne i to tak dosyć mocno ostatnimi czasy? Czy ja powiem wprost, mi się to w ogóle nie podoba, bo hejtować nie powinno się ani mechaników, ani innych ludzi. Po prostu no, żyjmy w zgodzie ze sobą. Poza tym, do czego chciałem nawiązać? Przede wszystkim współpraca między warsztatami. My współpracujemy praktycznie z każdym, kto do nas przyjdzie. Tak samo jak Wy przywozicie do nas jakiś samochód do naprawy, tak? My się zajmujemy jednym, Wy się zajmujecie czymś innym, tak? Możemy się po prostu wymieniać tą robotą i na tym to powinno polegać tak naprawdę. I nie ma takiej możliwości, żeby hejtował jeden drugiego, bo to w ogóle nie o to chodzi przecież, to nie może tak być. Teraz przyszedł taki dogmat na TikToku, że jak ktoś wchodzi ze swoim kontentem motoryzacyjnym, a ma warsztat samochodowy, to pierwsza podstawa wejścia w TikToka to nie jest pokazanie to, czego on umie albo jaki ma warsztat, tylko wybrania sobie jakiejś ofiary i pojechania go od najgorszych, że on nie umie robić, u mnie to zawsze wychodzi lepiej, nie? I to robi się taki już poniekąd kabaret, bo najbardziej kurde, no chyba tracą na tym wszystkie warsztaty i opinia warsztatów, bo później ludzie oglądając to myślą sobie, że każdy tak naprawdę widać jest specjalistą i strach do kogoś pojechać, bo sam już innym warsztatom robi opinię, nie? Takim firmom. No właśnie o to chodzi. Później dochodzi do sytuacji takich, że pokazuje się, że mechanik to złodziej i oszust, tak? I później dziwicie się wszyscy, bo to trzeba powiedzieć do wszystkich, że klient chce Wam patrzeć na ręce. U mnie, słuchajcie, nie ma takiej możliwości. Klient ma do nas stuprocentowe zaufanie. My też, że nikogo nie oszukujemy i to nie jest tak, że każdy warsztat to jest taki czy taki. Absolutnie. I tu jest przedstawianie często mechaników w złym świetle. Ja nie mówię, że wszyscy są święci, tak? Każdy ma jakieś swoje za uszami i to no, wiadomo jak jest, tak? Nie ma ludzi nieomylnych i alfy i omegi w każdym, że tak powiem, możliwym modelu samochodu, tak? Ale tak, ale są tak samo oszuści, no też trzeba o tym powiedzieć. No niestety są takie warsztaty, że wymieniają coś na papierze, tego w ogóle nie jest to zrobione, w ogóle to nie jest zrobione, tylko zostało to powiedzmy przetarte, a niekiedy to nawet nie jest otwarta maska, więc z jednej strony nie możemy się też dziwić klientom, że oni by chcieli jakby widzieć to, tak? Bo są i tacy, co by chcieli sobie wziąć krzesełko i siedzieć najlepiej przy podnośniku i patrzeć każdy ruch, co robi mechanik, tak? No, z jednej strony się nie dziwię, ale z drugiej przedstawianie mechaników w takim świetle jest odczuwalne dla wszystkich niestety, nie tylko dla tych, którzy się tam chwalą, co oni nie potrafią, tak? Najprostszy taki już, może nie przykład, ale takie motto biorące się z tego, co się dzieje na TikToku. Jak nas widzą, tak nas malują i to, że nagrywamy takie filmy jak ostatnimi czasy na TikToku, gdzie jeden najeżdża na drugiego, pamiętajcie o tym, że po drugiej stronie telefonu jest Wasz potencjalny klient. Jeżeli widzi, jakie filmy wstawiacie, że każdy inny to jest partacz, on już o Was i o innych warsztatach wyrabia sobie opinię i niejednokrotnie, no niestety, tą złą opinię. Dlatego też przykład nasz Kiwi Autocentrum i Auto Lewicki. No, znamy się od 2 lat i dla nas to jest normalna taka symbioza, że jeżeli ja nie potrafię sobie z czymś poradzić, przyjeżdżam z tym do Ciebie, bo w efekcie najważniejsze jest to, żeby klient na tym zyskał, a nie my.
Dokładnie, dlatego też wiesz, o co chodzi. My specjalizujemy się tylko i wyłącznie w tej jednej grupie samochodów, tak? Jak może ludzie wiedzą, może nie wiedzą, tak? Grupa Audi, Volkswagen, Seat i Skoda i robimy tylko to. No, u nas nie znajdziecie innego auta, chyba że ktoś przyjedzie po prostu tak z marszu. Natomiast no, w tym się specjalizujemy, mamy do tego specyficzny sprzęt dedykowany do tych samochodów. Nie tylko sprzęt diagnostyczny, ale mnóstwo różnych narzędzi, które powodują, co pomagają po prostu diagnozować te samochody. Także moim zdaniem jest to dla Was szybszy temat, bo jeżeli macie bawić się z tym 3-4 dni po prostu z diagnozą takiego tematu, no to chyba lepiej skorzystać z kogoś, kto to robi na co dzień, tak? No powiedzmy, że dokładnie jest to bułka tak z masłem, nie? A w przypadku takiej symbiozy, kiedy prosicie o pomoc innego mechanika, który wie więcej na jakiś temat niż Wy, to na końcu łańcucha pokarmowego klient jest zadowolony, bo oddał do Was usługę, ta usługa została wykonana i na pewno dzięki temu zyskujecie w oczach klienta, a też klient poleci Was dalej, bo nawet nie głupio jest przyznać się każdemu, że czegoś nie potraficie zrobić, ale znaleźć rozwiązanie to jest zawsze najtrudniejsze w tym świecie motoryzacji i mechaniki i zawsze na samym końcu i na piedestale powinniśmy stawiać zadowolenie naszego klienta, no bo dzięki nim mamy za co żyć, mamy pracę i możemy się rozwijać. Przede wszystkim tak. Zawsze właśnie, tak jak powiedziałeś, na końcu całego tego łańcuszka jest klient i tak naprawdę bez względu na to, czy współpracujemy z jednym warsztatem, czy z drugim, trzeba znaleźć sobie, że tak powiem, kogoś zaufanego i ewentualnie można wtedy zlecić jakąś naprawę, tak? Ja przykładowo, nie wiem, nie naprawiam skrzyń biegów, tak? No, robię podstawowe serwisy przy skrzyniach, tak? To co trzeba, wymieniamy oleje i tak dalej, no, natomiast no, nie znam się na naprawach tych skrzyń, tak? Więc mam zaufaną firmę, do której wiem, że kiedy wezmę tą skrzynię, wrzucę na taczkę, zawiozę, no to będzie to zrobione zgodnie ze sztuką, ale no, trzeba na to też uważać, prawda? A Ty w takiej hybrydowej naprawie jesteś wtedy w stanie zrobić samochód klienta od A do Z, nie? Nawet w rzeczach, w których się nie specjalizujesz, ale klient zostawiając u Ciebie samochód ma kompleksową obsługę dalej. Dokładnie na tym to polega, tak? No, każdy chyba działa w ten sposób. No, słuchajcie, nie sposób jest robić wszystko, tak? Czasami szkoda czasu uczyć się nowych rzeczy, kiedy możemy zrobić w tym miejscu 10 innych tematów, a ktoś zrobi dla nas przykładowo tą skrzynię, o której powiedziałem wcześniej. No bo to chyba na tym to też polega. My zyskujemy na czasie, bo robimy sobie inne roboty. W międzyczasie skrzynia nam się naprawia, tak? I w zasadzie finalnie klient wyjeżdża tak samo zadowolony, więc ja nie widzę w ogóle problemu, żeby nawzajem się obrażać, żeby się hejtować w ogóle, bo to nie ma sensu, trzeba współpracować. Jak wiecie, we Wrocławiu takich warsztatów, które zajmują się grupą WAG, jest naprawdę mnóstwo. Nawet niedaleko po przeciwnej stronie ulicy jest też warsztat, który specjalizuje się w grupie WAG i tu nie ma jakiegoś problemu. I też nie macie między sobą złej krwi, my mamy, prawda? Jakąś kosę czy cokolwiek, absolutnie. W ogóle ja nie dopuszczam takiej możliwości, żeby można było się z kimś tutaj spinać, kłócić i w ogóle to jest dla mnie nie do pomyślenia, tak? Mimo że robimy to samo i każdy z nas ma robotę i nikt nie narzeka, prawda? Reasumując w sumie nasze wywody, takie wspólne, motoryzacja jest piękna i strasznie obszerna. Rynek motoryzacyjny jest tak ogromny, że starczy tego kawałka torta dla każdego. Choćbyśmy otwierali warsztatów 1500 na małej powierzchni, to dla każdego zawsze znajdzie się robota, więc... Do Dubaju lecą. Lecą do Dubaju. Lecimy do Dubaju. Reasumując, tak. Dlatego to taka nasza prośba. No Andrzej na TikToku jest już, że tak powiem, bardzo dużym twórcą, bo jest kawał czasu już na TikToku i uświetnia Was i Wasz czas swoją wiedzą i filmami na temat rozwiązań mechanicznych w grupie WAG. My jesteśmy troszkę krócej, ale gdzieś tam już odbiliśmy jakieś piętno na tym motoryzacyjnym TikToku, dlatego taki apel od nas, żeby rzucić ten hejt w cholerę, bo nikomu to nie pomaga, nikomu to nie podbija, że tak powiem, jakieś renomy. Zasięgów przede wszystkim nie podbija, tak. bo to nie o to chodzi, tak? Tak jak powiedziałem, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby klient wyjechał zadowolony i tyle, no nie obrażajmy się, bo ja cały czas będę to mówił, bo to nie możemy tak robić, tak? Jeśli ktoś coś spierniczył, no to też nie trzeba o tym mówić głośno, tak? Ja nigdy nie powiedziałem klientowi czegoś takiego, że słuchaj pan, no ktoś panu to spierniczył. Nie. Tego, ale panu to ktoś spierdolił. No, my tego w ogóle nie robimy. Widzimy to, owszem, przymykamy na to oko, no, komuś się po prostu nie udało, może miał gorszy dzień i tak dalej, tak? Ale finalnie klient o tym nie wie, tak? Po prostu naprawiamy to tak, jak ma być.
I tyle. No. I nie nagadujemy na drugiego mechanika, bo równie dobrze mógł to robić mój kolega, jeden czy drugi, tak? No, zdarza się. A pamiętajcie też, że siejąc taki ferment na poprzedników czy inne warsztaty samochodowe, kiedyś przyjdzie taki okres w waszym życiu, tak jak w naszym przypadku, my spotkaliśmy się podczas Poznań Motor Show 2 lata temu, nie? Dokładnie. I kiedy jest ta symbioza między różnymi warsztatami samochodowymi, motoryzacyjnymi, to jest chyba najlepsza chemia i najlepsza impreza, kiedy wszyscy z jednego kontentu, takiego nawet TikTokowego czy YouTubeowego, mogą usiąść przy jednym stole, pogadać, wymienić się doświadczeniem. A jeżeli robicie takie akcje jak sianie fermentu, to pamiętajcie, że później wchodząc na taką imprezę na pewno spotkacie się z tą swoją ofiarą. No i już ten klimat psuje się i to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Ale jak Mateusz zauważyłeś, grupa ta, która była na początku, która poznała się na TikToku, dość tak. Mocno się rozjechała. Tak, no. Zauważ, że już tej symbiozy takiej nie ma, więc ja nie wiem, czy tutaj po prostu porobili się megatwórcy, którzy po prostu srają wyżej niż mogą, czy w zasadzie to nie wiem, dlaczego tak się stało. Co o tym w ogóle myślisz, bo to też jest dość ciekawy temat. Jak się czujesz? Doskonale. Jestem czarnowolcem, ja to nie mogę powiedzieć. Dobra, na szybko, póki mnie Michał nie dorwie, jak samopoczucie? Trzymamy się? Jeszcze tak. Dzień dobry. Witam. Jak się pan czuje? Dankar Autoservice? Super, super, z przyjaciółmi. Fajnie, właśnie, już fajnie, tobą, kibiowce, za autolewiski, zajebiście. Tak, no temat to już w ogóle robi się z tego taki materiał na 45 minut i można to spokojnie na Spotify jako audiobooka wrzucić. Tak, ale przyniosę parasol. Tak, jak jesteśmy tutaj, porozmawiajmy. My poznaliśmy się, nasza przygoda w sumie taka wspólna zaczęła się na pierwszym takim spotkaniu z grupy Forte, tak? Organizowanym podczas Poznań Motor Show. Dokładnie. I tam było nas około 20. takich, można powiedzieć, rokujących promotorów marki Pukanek do silników. No, tak było. Tak. Dokładnie. Ja na przykład, jako pracownik Kiwi Autocentrum i my na Kiwi Autocentrum do dzisiaj korzystamy z każdego rodzaju profilaktyki, jak pukanki silnika i ja nie uważam, że jest to jakieś udawane albo nie działa, bo w niektórych przypadkach, czyli takich jak profilaktyka przy każdym serwisie olejowym, to pomaga. No, nie psuje to silnika w żaden sposób. W wielu przypadkach ratuje to ten silnik. Tylko moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten rozjazd ambasadorów marki, to chyba ich taki agresywny, niepotrzebny marketing na samym początku, nie? Dość agresywny, no ale w zasadzie jeśli dany produkt promuje jedna osoba, no to jaki ma być ten marketing? No to no. Druga sprawa, to racja. Dużo gdzieś znajomości z tej grupy wstępnej, z którą się poznaliśmy na początku, no zostało. Do dzisiaj możemy się poodzywać, nie udajemy, że się nie znamy, ale z wieloma osobistościami z tej marki, już podczas drugiego Poznań Motor Show, które miał miejsce tam jakieś pół roku temu, było już nieco gorzej. No były takie sytuacje, że ludzie odwracali się, jakby się nie znali, żeby tylko nie zamienić ze sobą słowa, nie? I to właśnie było smutne, bo ja nie wiem, dlaczego w ogóle tak się stało. Gwiazdorstwo. Być może to zależy od tego, kto ile ma zasięgów i wtedy czuję się celebrytą. Ja generalnie mam to gdzieś. To, co ja pokazuję, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Jeśli chcę komuś coś pokazać, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Tak. Nikt mnie do tego nie zmusza. Jak będę chciał, to tak samo zlikwiduję to konto po prostu. I generalnie mi na tym jakby nie zależy na tyle, żeby zrobić siebie jakiegoś celebrytę, tak? Sorry, ale ja jestem normalny, na głowę nie upadłem i to, czy mam 100 tysięcy zasięgu, czy 20, czy ile, to generalnie wisi mi to, nie? Z podstawy jesteś mechanikiem, jesteś osobą prowadzącą warsztat, a TikTok to jest taki dodatek do twojej pracy. Oczywiście, że tak. To bardziej chodzi o to, żeby pokazać klientom, jak pracujemy, na czym polega też nasza praca, jak diagnozujemy te samochody. To też jeden z odłamów. Czym to robić, tak? Przede wszystkim czym, bo sprzętu, jak wiesz, mamy masę, bardzo dużo, tak. Ale tylko do jednej grupy, tak? No nie sposób mieć sprzęt do każdej grupy, to co powiedziałem, warsztaty wielomarkowe mają oczywiście swoje też plusy, tak? No bo przyjedzie każdy do nich z tym, ale
nie są w stanie wszystkiego, każdej usterki naprawić tak, na miejscu. No bo nie zawsze też ta usterka jest zdiagnozowana właściwie. My albo nie ma też odpowiedniego sprzętu. Mateusz, wiemy, że jak otworzymy maskę, no to w tym modelu przeciera się przykładowo wiązka elektryczna, ale błąd będzie taki czy taki, tak? My to wiemy, bo tych usterek mieliśmy setki, tak? Tak. W przypadku, gdyby przyjechało do mnie jakiś Opel czy, nie wiem, BMW, nie daj Boże, no to... To ja bym nie wiedział, jak do tego podejść, tak? Nawet gdybym spojrzał na komputer, no to musiałbym szukać tej usterki, tak? Analizować, no, spędzić mnóstwo chociażby czasu. Chociażby zasięgać informacji u innych warsztatów. U innych, dokładnie, ale to też nie o to chodzi, mimo że miałbym do kogo zadzwonić, bo są osoby, które chętnie pomagają, tak? I nie robią z tego tajemnicy, nie powiem ci, bo Jezus Maria, to do grobu zabiorę. To mógłby być mój klient, a nie twój. Tak, tak, tak. Generalnie tak to u nas na pewno nie działa. Pomagamy sobie nawzajem, kiedy tylko możemy, kiedy oczywiście mamy czas, no bo też nie zawsze jest ten czas, tak? Czasami jest taki Meksyk, że nie ma czasu się po tyłku podrapać, no i wiadomo. Ale to dobrze znaczy o warsztacie też, że jest dużo zleceń, to znaczy, że klienci jednak są oddani i mają dobre opinie. No, sam wiesz, że żeby nagrać ten materiał, dobijałeś się dobre pół roku do nas. Tak, tak, tak. Ustawić się do Andrzeja to gorzej niż podjechać pod Watykan i zorganizować imprezę non-profit chyba. A! Apel numer 745. Pamiętajcie też wy, odbiorcy TikToków, że TikTok nijak ma się do... To nie jest osobny wymiar. Nie możecie odbierać warsztatów i ludzi, którzy przedstawiają swój content, że oni są tacy w 100%. Bo my też poniekąd pokazujemy jakieś śmieszne sytuacje, dziwne sytuacje, sytuacje, do których nie można rozwikłać tak wprost, ale używamy też przy tym takiego zabawnego, humorystycznego języka. Często spotykamy się z takimi opiniami, że jak ktoś na nagraniach robi z siebie zabawnego gościa lub też przysłowiowego głupka, to na pewno jest taki podczas swojej roboty. No nie jest to tak, bo ten TikTok zawsze zaciera taką już powoli rzeczywistość, nie? Ludzie myślą, że jak ktoś robi z siebie błazna na nagraniach, to na pewno na 100% jest taki w życiu codziennym. No absolutnie tak nie jest, nie. To też nie jest tak. No, TikToka musimy traktować z przymrużeniem oka. Jest to platforma rozrywkowa bardziej. Przede wszystkim zobacz, ile jest różnych fejków na tym TikToku, tak? No, że księżyc zniknął, że pojawiły się dwa księżyce, trzy, piętnaście, tak? No dzisiaj bardzo dużo materiałów jest zmontowanych przez ludzi, przez komputery, przez grafików i tak naprawdę dużo jest fejków, tak? Ale to, co powiedziałeś, no jeśli ktoś robi z siebie błazna, to być może, że ma taki po prostu sposób na tego TikToka, na oglądalność, tak? No, zobaczcie, że najciekawsze jest to, że debilne nagrania, im większy debil w tym TikToku, tym ma większą popularność. To o czym to świadczy? Kto to ogląda? Bo ja się zastanawiam, kto ogląda debila, bo jak ja widzę debila, to go przewijam. No tak, dokładnie. No. Trzeba rozgraniczyć to, że są niektóre jakieś kanały na TikToku chociażby, które mają stricte zawartość merytoryczną, ale jest dużo takich TikToków, twórców na TikToku, nie pokazując tutaj palcem, którzy bardziej z warsztatu i z motoryzacji robią satyrę, a to przez nich ludzie odbierają później całość warsztatów, że wszystkie praktycznie tak na pewno działają i tak się zachowują. Nie? Dobra, chyba przewertowaliśmy większość tematów, o których chcieliśmy pogadać. Musi być. Zapraszam, walczymy dalej. Lecimy, papa, z Akunem. Akun? Beskitu, no.